Dzień dobry, w piątek 9 października witam się z Wami z nadstawu Zofii w Stobrawskim Parku Krajobrazowym. W modlitewniku z Biblią na co dzień mamy dziś wersety z Księgi proroka Izajasza z 49 rozdziału z 4 wiersza, gdzie czytamy: pomyślałem, na darmo się trudziłem, na próżno i daremnie zużyłem swoją siłę. A jednak moje prawo jest u Pana, a moja zapłata u mojego Boga. I drugi fragment z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian z 15 rozdziału z 58 wiersza. Bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Moi drodzy, a w kontemplacji nad dzisiejszym Bożym Słowem niech nas poprowadzi pewna historia, którą chciałabym wam dzisiaj przeczytać. Pewna kobieta była malarką. Każdego dnia siadała nad stawem i malowała piękne obrazy. Kobieta ta miała ogromny talent, ale oprócz talentu miała jeszcze dobre, szlachetne serce. Ludzie często przychodzili do niej i prosili, by popilnowała im dzieci, bo muszą zrobić zakupy. To znowu by pomogła im skopać ogródek czy pomalować mieszkanie. Kobieta odkładała farby, palety i spieszyła pomagać potrzebującym. Chciała pomóc każdemu, a że przyjaciół miała wielu, to i czasu jej nie starczało na malowanie. Mijały dni, miesiące, lata, a malarka wciąż swą uczynnością zdobywała kolejne ludzkie serca. Ludzie tak przyzwyczaili się do pomocniczości malarki, że kiedy tylko mieli jakiś problem, od razu szukali rozwiązania, zajmując jej większość wolnego czasu. Pewnego razu kobieta popatrzyła w lustro wody i spostrzegła, że jej włosy posiwiały, a twarz pokryła się zmarszczkami. Jak ten czas szybko przeminął, pomyślała i odkurzyła paletę z farbami wciśniętą w torbę. Wybrała pędzle i próbowała coś namalować. Niestety, nie mogła już utrzymać w dłoni pędzli. Zrozumiała, że czas jej twórczości minął. Kiedy tak stała nad stawem zamyślona, podbiegł do niej mały chłopiec i zawołał: będziesz malować? Kobieta zaprzeczyła ruchem głowy. Dlaczego? Twoje obrazy są takie ładne. Nie będziesz już nigdy malować? Będę, odpowiedziała malarka. Pomagając innym ludziom, każdego dnia maluję jakiś nowy obraz. Obraz, który przetrwa o wiele dłużej niż płótna. Bo dzieło stworzone sercem trafia do serca. A jaki obraz ty malujesz każdego dnia? Czy z zapałem podchodzisz do zadań, które Pan Bóg stawia przed tobą? W jaki sposób ty wykorzystujesz czas i zdolności, które zostały ci przez Pana Boga podarowane? Warto o tym pomyśleć. Bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Amen. Módlmy się. Łaskawy i dobry Panie, a Tobie chcemy dziękować za to, że Ty dotykasz nas dziś swoim słowem i przez to słowo do nas przemawiasz. Prosimy Cię, spraw, aby to słowo padło na żyzną glebę naszych serc i wydało obfity plon w naszym życiu.
Prosimy Cię także o błogosławieństwo dla dzisiejszego dnia, dziękując Ci za każdy dzień i każdą chwilę naszego życia. Dziękując Ci za to, że mogliśmy dziś obudzić się do nowego dnia. Prosimy Cię, pobłogosław nam i naszym bliskim i wysłuchaj nas przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Życzę Wam dobrego, błogosławionego piątku. Zostańcie z Panem Bogiem.